Na pewno bardzo się cieszymy z mety, chociaż ta meta była nie taka łatwa do zdobycia, był bardzo miękki piasek, kilka razy się zakopaliśmy, kilka przygód technicznych z samochodem, więc można powiedzieć codziennie z czymś walczyliśmy, co naprawdę utrudnia ściganie, ale jesteśmy na mecie, daliśmy na pewno z siebie wszystko, to widać też po spalaniu, bo to pokazuje, że jedziemy bardzo szybko, więc wykorzystujemy maksymalnie potencjał samochodu, chociaż samochody 4x4 naprawdę w tej chwili są dużo szybsze, no i trudno jest nawiązać taką 1:1 walkę z nimi.